Witam skromne grono oglądających. Jesteśmy w lasach katowickich. Mamy już grudzień, koniec sezonu rowerowego, biegowego, a mi zostało jeszcze trochę materiału do zmontowania. Między innymi bike atelier Jeleśnia, bike atelier w Częstochowie i trochę Żarek. Temperatury bliskie zeru, dzisiaj akurat jest trochę cieplej. Zdecydowałem się trochę jeszcze wykorzystać pogodę w tym roku. Warunki widzicie jakie są, pełna błota. No ale to jest to co robimy, prawda? Ale po kolei. Potem jak zaliczyłem moim gravelem w tym sezonie bike atelier w Rybniku i w Dąbrowie. I potem jeszcze Lang Team Marathon na moim starym rowerze komunijnym, też bez amortyzacji. Chyba złapałem bakcyla cross country. Zacząłem się rozglądać właśnie za takim rowerem. Zdarzyła się w międzyczasie okazja przetestować rower full suspension podczas testów Merity w Bielsku-Białej. A niedługo później przetestowałem Hardtaila Ninera na bike atelier Żarki. Rower został mi użyczony przez znajomego z roboty. Niestety nie nagrałem samego przejazdu. Przed startem zauważyłem uszkodzenie obudowy kamery i nie chciałem jej stosić podczas wyścigu. Tym bardziej, że jeden uchwyt mi się już rozleciał. Nie polecam tanich produktów z AliExpress. Dotychczas kamerkę używałem przypiętą do kierownicy na gravelu. No generalnie na rowerach bez szyni amortyzacji i te uchwyty po prostu dostawały bardzo po dupie. Na szczęście urwał mi się podczas normalnej jazdy, nie podczas wyścigu. Zresztą widziałem na mecie Żarka gościa, który urwał dokładnie tak samo uchwyt jak ja. Taka może GoPro i szukał, stracił trochę czasu, szukał kamery, więc nauczony tym, że stosunkowo łatwo można nie zauważyć po prostu, że coś odpadło od roweru, a szczególnie w momencie, kiedy jesteś na wyścigu. Wracając do Ninera, bardzo dobry hardtail, lekki, idealny zakres przełożeń, czego chcesz więcej. Dior XT, z przodu 3 blaty, uwaga z pedałami, 11 kg. Po Żarkach już bym się skłaniał do hardtaila, ale niedługo potem pojechałem w Wałek Krokowickie podczas Wisły 1200. Na moim gravelu i stwierdziłem, że po 20 latach męki na twardym zawieszeniu pora na full suspension. Decyzji też pomogło to, że ostatnio w Decathlonie pojawił się model XC900S z Rock Ridera, oferujący bardzo ciekawą konfigurację sprzętu przy przystępnej wadze 12 kg z pedałami 12,5, no i w miarę przystępnej cenie. A decyzję o zakupie przyspieszył właśnie bike atelier w Jeleśni. Chciałem pojechać już na nowym sprzęcie, więc zamówiłem rower do domu, żeby go sobie samemu poskładać, wyregulować. No i to był też błąd. Okazało się, że kurier uszkodził przesyłkę. Ja zauważyłem uszkodzenie, ale wydawało mi się, że jest na tyle małe, że nie ma co wydziwiać. Zarysowana była lekko przerzutka. Stwierdziłem, że i tak się pewnie zarysuje, i tak nie jeden raz się przewrócę gdzieś do zawodów, tak ten rower swoje przeżyje. Natomiast przyjechanie do domu zauważyłem, że hak jest na tyle skrzywiony, że przerzutka po prostu spada do wewnątrz i no hak wymagał natychmiastowej naprawy. Kurier mi jest był. Przecież podpisałem, odebrałem, więc czego chcę. Więc jedynym rozwiązaniem było pojechanie do Decathlonu, gdzie miałem nadzieję, że poprawią mi ten hak. Nie myślałem o tym, że zrobią mi to za darmo, ale zrobili mi to za darmo, bo okazuje się, że nawet o tym nie wiedziałem, ale okazuje się, że przez pół roku od zakupu roweru klient ma darmowy serwis. Więc zostawiłem rower praktycznie na miejscu, ale robiłem ten hak. W późniejszym czasie ściągnęli mi rower, oni zadzwonili do mnie, jak ściągnęli nową przeszutkę, zmienili nowy hak, nową przeszutkę, stanęli o wiele wyżej niż na wysokości zadania. Jestem mega zadowolony, mogę polecić naprawdę z takim podejściem do klienta. To już chce się kupować tam kolejne rowery. Tak więc bike atelier Jeleśnia pojechałem już na nowym sprzęcie. Podekscytowany. Miał być ogień. Miał być awans do następnego sektora. A co było, to zobaczcie w najbliższym filmiku.